Dzisiaj rozpoczynamy sesję egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013 od języka polskiego, pisemnego języka polskiego. Jutro egzamin maturalny z matematyki, a od kolejnych dni kolejne egzaminy, języki obce, języki wybrane, przedmioty wybrane przez uczniów. No i u nas w szkole rozpoczyna się sesja matury ustnej, czyli język polski, język niemiecki bądź język angielski do wyboru. Ilu uczniów? 128 uczniów w tym roku przystępuje do egzaminu maturalnego. 128 i liczymy na sukces i życzymy młodzieży połamania piór. Pani dyrektor, widzę tutaj nauczycieli z LO, to jakaś wymiana jest? No, od czasu jak jest przeprowadzona nowa matura, zresztą wszelakie egzaminy gimnazjalne również, obowiązuje taka transparentność. W związku z tym my, nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w egzaminach maturalnych na terenie LO, a nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego są naszymi gośćmi w murach naszej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.